Jest teren Ministerstwa Obrony Narodowej Szkocji, wstęp na własne ryzyko, ponieważ no, tu różne ćwiczenia wojskowe się odbywają i pewnie może się zdarzyć, że się komuś krzywda stanie ozo. To miejsce ma 1800 lat. Akurat zwróciłem na to uwagę, bo to jest takie typowe dla Szkocji. Patrzcie się, no klimatyczne. Jedziemy tu trochę na własne ryzyko. Jak widać, jest tu informacja, jest to teren Ministerstwa Obrony Narodowej. Ale skoro nie jest zamknięte, no to chyba takiego ryzyka nie ma. Jedziemy, zobaczymy, co tam się dzieje. No właśnie tu idziemy. To się nazywa Castle Low and Draghorn Training Area. No tak jak wspomniałem tutaj, moi drodzy, albo nie wspomniałem, a jak nie wspomniałem, to przepraszam, to wspominam. Tutaj jest teren Ministerstwa Obrony Narodowej Szkocji, wstęp na własne ryzyko, ponieważ no, tu różne ćwiczenia wojskowe się odbywają i pewnie może się zdarzyć, że się komuś krzywda stanie. O, zobaczcie, tutaj sobie trenują, być nie wiem, czy strzelają, czy nie. No ale jak sami widzicie, jakieś różne światła, jakieś kontrolowane wybuchy mogą się pojawiać. Military vehicles, samochody wojskowe, na koniach. No dlatego na własne ryzyko jest wstęp. I kolejne piękne miejsce w Szkocji. Znaczy to są Pentlandy, Pentlands Hill, do których was zabieraliśmy już wielokrotnie. Ale to jest ich część, do której jeszcze was nie zabraliśmy. No jak widzieliście tam na wstawce, to jest teren Ministerstwa Obrony Narodowej. Tutaj wojsko szkockie trenuje. Mam nadzieję, że nie dostaniemy jakimś ołowiem. No właśnie w to miejsce chcieliśmy tutaj przyjść. Jak tutaj widzicie, już to troszkę jest zniszczona, ta tablica wyblakła. Ale coś tam jeszcze można przeczytać. To jest Castle View Fort. Wchodzimy tam do środka. Tu są one family group at time, so we are family. That's why we are allowed. Słuchajcie, to miejsce ma 1800 lat według badań archeologicznych. To miejsce jest taką, no, znaną, bym powiedział, znaną i nieznaną. No, ja bym powiedział nawet, że niedocenianą jaskinią, niedocenianym miejscem, bo pewnie nie słychać, że tak powiem, głęboko i szeroko o tym miejscu. 1800 lat ma to miejsce, tutaj mieszkali nasi przodkowie. No tu jest jedna z jaskiń. Tu jest jedna z jaskiń. Więcej jaskiń jest w innym miejscu na tym terenie. Tak jak mi się udało przeczytać, no to część tych, nie wiem, tych, no że ja powiem tak niefachowym językiem, tych nadruków, tych, nie wiem, to nie są płaskorzeźby. Część jest faktycznie sprzed tam prawie 2000 lat, ale większość tego, co tutaj widzicie, no to jest współczesne pismo. No to widać, ktoś tu napisał, że kogoś kocha, albo że ktoś jest gruby, albo że ktoś jest chudy. Ale powiem wam szczerze mówiąc, że fajnie mieć taką świadomość, że tutaj te 18 wieków temu mieszkali ludzie. No i właśnie te kamienie, te mury tutaj są jakby ich dowodem istnienia. Idziemy. Tato, tu. Ale to jest stare. No. Nie. Wiem, widziałem. O, właśnie tam Kacperek zauważył, że tam jest jeszcze kolejna jaskinia, ale nie wiem, z której strony tam wejdziemy. Może uda nam się tam wejść. Bo co jedziny tutaj, nie wiem, co tu jest. No właśnie tutaj wszędzie są te różne jaskinie pod nami. No, no to oczywiście nie ma 1800 lat, ale to nie ciężko się domyśleć. Tutaj na tym wzgórzu, ten fort, jak oni to nazwali, to wzgórze właśnie, na którym stoimy, tu są właśnie te wszystkie jaskinie poumieszczane. Do jednej żeśmy weszli, jak widzieliście. Natomiast jestem tu po raz pierwszy, przyznaję się, stąd nie wiem, gdzie są jeszcze inne wejścia. W każdym razie my cały czas chodzimy jakby po tych tunelach w tym momencie. Ja wam tu jeszcze raz tak powiem, że z przyczajki pokażę, jak tu jest pięknie. Chcę, żebyście się jeszcze nasycili tymi pięknymi widokami. A przy okazji powiem wam, że zauważyłem, nie wiem, czy wy to widzicie, bo ja nie mam tu dużego przybliżenia, nie wolno tutaj fotografować, nie wolno tutaj filmować.
filmować, także ja już wyłączam kamerę. Jak zauważyliście, nie wolno tam fotografować, filmować, bo tak jak wspomniałem wcześniej, jest to teren Ministerstwa Obrony Narodowej i tam są pewnie koszary i tak dalej, pola ćwiczebne. Szczerze mówiąc, szukamy teraz jakiegoś miejsca, żeby sobie usiąść na trawce, ale wszędzie tu są ślady owiec, jeśli wiecie, co mam na myśli. No ciężko tutaj jest cokolwiek przeczytać, no bo no stan tego jest jaki jest, ale no tak chciałem wam po prostu parę informacji przeczytać, bo wy może tego nie widzicie na filmie. Tutaj był tak zwany air house, jak sama nazwa wskazuje, no, no i ziemne pomieszczenia. Tu ogólnie był fort i ziemne pomieszczenia, czyli ten fort tutaj służył tym prehistorycznym ludziom, tym Celtom, ja tak podejrzewam, bo tak gdzieś mi się w sumie udało wyczytać. Służył między innymi w obronie przeciw ewentualnym najeźdźcom, no i przy okazji ludzie tu mieszkali. Ja oczywiście chciałbym od razu z góry uprzedzić, żebyście no, nie byli zawiedzeni, że nie podaję wam jakiejś profesjonalnej wiedzy historycznej czy archeologicznej, no bo ja nie jestem ani historykiem, ani archeologiem, także no, nie będę wam podawał profesjonalnej wiedzy. Zawsze możecie sobie po prostu doczytać gdzieś albo w Google gdzieś wygooglować. Moi drodzy, w naszych filmach, w naszych podróżach po prostu idziemy przed siebie. W zasadzie nie zastanawiamy się, trochę planujemy, a trochę ale większość to po prostu spontanicznie idziemy przez siebie. Jak coś zobaczymy i chcemy coś, nie coś na ten temat wiedzieć, to po prostu szukamy informacji na ten temat w internecie. I te informacje, które ja wam podaję, to albo gdzieś zasłyszałem, albo gdzieś przeczytałem w jakiejś książce, albo pogadałem z lokalsami i coś, nie coś się dowiedziałem. Także na tym polegają nasze vlogi. Idziemy przez siebie, natykamy się na coś i po prostu nie chcemy być obojętni, bo wszystko nas interesuje. Nie chcemy wzruszyć ramionami na zasadzie, no fajne, ale nie wiem, o co chodzi. Chcemy po prostu parę informacji na ten temat i z drugiej strony też nie jesteśmy profesjonalistami, więc jak na coś się natkniemy, to nie będziemy o tym opowiadać profesjonalnie, bo nie mamy takiej wiedzy, więc reasumując, ten kanał jest po prostu podróżniczy, idziemy przed siebie, nie ma w ogóle charakteru historycznego, archeologicznego, także wybaczcie, że nie będzie profesjonalnej wiedzy z tych nauk tutaj. Po prostu chcę, żeby ten kanał dotyczył naszej pasji, a naszą pasją są po prostu podróże, więc mam nadzieję, że będziecie się z nami fajnie bawić. Teraz jedziemy do Hiszpanii, więc niedługo pojawią się filmy z Hiszpanii. Natomiast później, czyli gdzieś w okolicach połowy czerwca, wyruszamy tutaj Szkocja, Wyspy Szkockie. Chcemy zobaczyć takie najdziksze miejsca, takie miejsca, gdzie nie docierają turyści, gdzie nawet rzadko kiedy można jakiego podróżnika spotkać. Chcemy właśnie takie miejsca zobaczyć. Te miejsca wyglądają jak z bajki, więc my będziemy to eksplorować. Mam nadzieję, że będziecie z nami. Co robisz? Jesteś głodny trochę? Nie. Zjemy coś? Nie. A ja zjem. Może się przyłączysz, może się skusisz, jak zobaczysz, co dobrego mam. A tutaj widać właśnie, jak duży jest ten fort. No, czyli te podziemne tunele i te podziemne mieszkania, w których byliśmy we wcześniejszych ujęciach. Zobaczcie, tak mniej więcej widać taki zarys. Tutaj owieczki mają szwedzki stół. Tak podejrzewam. Przychodzą, jedzą sobie. A popatrzmy jeszcze na tą cudowną rodzinę. Mama, malutkie, trzy owieczki, a tam chyba tata, bo taki jest ostrożny, tam przygląda mi się. No teraz nie, teraz się drapie. Ale wspaniała rodzina owieczek. I powiem wam szczerze mówiąc, że wolę takie owieczki. Muszę do nich podejść bliżej, żeby ich nie płoszyć. A zobaczcie, jakich tam jest dużo. Tam jest cała farma. No w zasadzie te owce, które tutaj widzieliśmy, to pewnie są z tej farmy. Bardzo dużo ich tam jest. Piękne zwierzątka. No wszystkie są piękne. Przynajmniej w mojej opinii. Zwierzątka oczywiście. Typowo takie szkockie, wiejskie klimaty i swojskie zapachy przy okazji, jeżeli wiecie, co mam na myśli. Ale patrzcie się, jak to fajnie wygląda. Tutaj owce w takiej zagrodzie. Tutaj na tle, że tak powiem, za tymi owcami jest takie tło, czyli te wzgórza.
jakieś takie zachmurzenie, taki typowy szkocki widoczek. Akurat zwróciłem na to uwagę, bo to jest takie typowe dla Szkocji. Patrzcie się, no klimatyczne.